Rozpoczęły się matury. W tym roku do egzaminów dojrzałości przystępują uczniowie ostatnich klas technikum, absolwenci gimnazjów oraz ostatnich klas liceum, którzy wcześniej ukończyli 8-letnie szkoły podstawowe. W czwartek abiturienci przystąpili do egzaminu z języka polskiego. W tym roku w całej Polsce do matury przystąpi 280 tysięcy abiturientów. 170 osób przystąpiło do najważniejszego egzaminu w życiu w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Sieradzu, które odwiedziliśmy z kamerą. Zapytaliśmy się uczniów o przygotowania do matury i emocjach, jakie im towarzyszyły przed egzaminem. Przygotowania przebiegły po mojej myśli. Powtórzyłam wszystko, co chciałam ze wszystkich lektur. Zapamiętałam najważniejsze motywy. Wiadomo, najważniejsze lektury typu Lalka czy Zbrodnia i Kara, no to w moim paluszku. Uważam, że teraz jeszcze jest taki stresik przez to, że to jest pewna nowość w moim życiu, ponieważ no, nigdy jeszcze nie przystępowałam do takiego wielkiego egzaminu. Ale wierzę, że jak zobaczę arkusz egzaminacyjny, jak zobaczę temat rozprawki, to ten cały stres ze mnie spłynie. Skupię się w 100% na egzaminie i wiem, że będzie dobrze po prostu, że osiągnę to mój wymarzony wynik. No właśnie, rozprawka. Jakie lektury się spodziewasz? Na pewno wiem, że może być coś, na pewno jakiś temat związany z epoką romantyzmu, ale pewnie też może coś z pozytywizmu będzie. Takie uważam, że będą tematy rozprawek związane z motywami z tych najpopularniejszych epok mimo wszystko. Trwała dość długo, tak naprawdę 4 lata przygotowaliśmy się na ten dzień. Ale myślę, że damy z siebie wszystko i uda nam się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Podobne? Sądzę i myślę, że ostatni tydzień był taki najbardziej intensywny. Mimo wszystko najwięcej czasu spędzaliśmy na te przygotowania. Mam nadzieję, że będzie w porządku. A czego się spodziewacie dzisiaj? Rozprawka czy może inna forma pisemna? Jak? Rozprawka zdecydowanie. Zdecydowanie rozprawka, no i chyba tutaj ten motyw przemiany, tak jak gdzieś tam wszyscy były obstawiali. Także no, myślę, że jeśli byłby ten temat, to dalibyśmy radę. A lektury jakieś się spodziewacie? Tak naprawdę lalka chyba i wesele, ale myślę, że byłoby w porządku, gdyby było to też Dżuma, Alberta Camusa. Też tak sądzę, chociaż ja już wolę nie nastawiać się i po prostu zobaczymy, co będzie w arkuszu, jak otworzymy. Przygotowania, no coś tam się uczyłem, coś potrafię. Jedyne, co wyniosę z tego egzaminu, to wodę, a wiedzy już nie wyniosę. A czego się spodziewasz dzisiaj na arkuszu? Oby była lalka. Tak chciałbym lalkę, bo tak resztę lektur to nie za bardzo. Tak nie przygotowałem się jakoś zbytnio. A rozprawka czy bardziej wypracowanie? Rozprawka. Rozprawka, postawię jakąś tezę albo hipotezę, coś napiszę. Tak było przed egzaminem. A jakie mieli wrażenia po oddaniu arkusza? Wydaje mi się, że dobrze. No, wiele rzeczy umiałem, wypracowanie napisałem. Będzie dobrze. Trudny arkusz? No, jak robiłem w domu, to były łatwiejsze według mnie. Ale czasu było dużo. No, 4 godzinki to bardzo dużo czasu. Ja wyszedłem wcześniej, więc wystarczyło. I jaka lektura była na arkuszu w tym roku? Pojawiło się wesele i rok 1984. I jakie było polecenie konkretne? Wesele trzeba było porównać z plakatem i te same zależność wyjąć po prostu z tego. A z roku 1984 wytłumaczyć, co to nowomowa. To było w arkuszu w teście historyczno-literackim, a w wypracowaniu były inne tematy. Było, czy człowiek jest bohaterem, a drugie, człowiek jest pełen sprzeczności. Wybrałem ten drugi. Bardzo dobrze. Ja w ogóle się nie spodziewałam, że mi pójdzie tak dobrze. Jednak ja uczyłam się skrupulatnie przez 4 lata, więc byłam przygotowana, że to nie będzie jakiś szok dla mnie. Ale o dziwo, naprawdę test historyczno-literacki był naprawdę banalny. Czytanie ze zrozumieniem było łatwiejsze niż na maturze próbnej. No i myślę, że tematy rozprawki też nie były najgorsze. Naprawdę były w porządku. Tam były 2 tematy. To jest generalnie wypowiedź argumentacyjna i ja wybrałam temat, co sprawia, że nazywamy człowieka drugiego bohaterem. To był, bo jeszcze był temat człowiek, istota pełna sprzeczności, ale to był taki... No bym powiedziała, ciężki temat. No właśnie, ja byś mogła powiedzieć parę słów o tym teście historycznym, bo to jest nowa formuła, ja byś powiedziała, o co dokładnie chodziło, na czym to polega. Test historyczno-literacki polega na tym, że jak gdyby my jesteśmy przygotowywani do zdawania egzaminu z teorii literatury. To znaczy my uczymy się
po kolei, po każdej epoce, jak ta epoka wygląda, czym się charakteryzuje, jakie utwory są do tej epoki. Dlatego to była taka nowość na tegorocznym egzaminie i ja myślę, że to też sprawiło duży kłopot niektórym osobom, bo nie każdy się tak skrupulatnie uczył tych epok, więc tam się może znaleźć po prostu wszystko. My dzisiaj mieliśmy na przykład cytaty z danych książek i mieliśmy je przypasować do jakiej epoki one pasują. Pierwsza i druga część poszła w porządku, wydaje mi się, że nawet takie przystępne były te zadania, ale no ta rozprawka jakoś no nie jest to moja mocna strona, więc myślę, że mogła pójść lepiej, no ale trudno już po, więc... Arkusz trudny? Nie, wydaje mi się, że nie był jakiś trudny, taki był w porządku, w porządku. A temat pisemny jaki wybrałaś dzisiaj? Ja wybrałam o bohaterach. No i nie wiem, czy to był dobry pomysł, zwłaszcza, że no przygotowałam się najbardziej na lalkę, ale niestety nigdzie jej nie użyłam, ale no jakoś, myślę, że jakoś to będzie. A w teście historyczno-literackim? W porządku, myślę, że to był, no proste były te zadania dosyć. W piątek na uczniów czeka matura z języka obcego, a w poniedziałek z matematyki.